szacowane dane, na przykład z biznes planu, które zapewne Państwo robicie, skoro już tak daleko proces jest zaawansowany, jakie to będą te podatki dla gminy i z jakiego tytułu? Odpowiadając na pierwsze pytanie, kwestie dotyczące technologiczne, tak jak wspomniałem, to są kwestie, które bezpośrednio są prowadzone przez zespół zajmujący się energią w naszym zespole. Tak jak wspomniałem na początku, zatrudniamy około 100 osób. To jest szerokie spektrum osób, które zajmują się tymi kwestiami. Zanim jeszcze zostało zorganizowane spotkanie, oczywiście chcieliśmy zaprosić cały zespół ze strony inwestora, wszystkich specjalistów i zaprosiliśmy niestety, tak jak panowie wiecie, jesteśmy obecnie w okresie między jednym świętem a drugim świętem. Wiele osób jest co nie powoduje, że nie chcemy tych informacji udzielić. Jesteśmy otwarci na przekazanie i w tym miejscu się zobowiązujemy do ich przekazania. Do tego jest naturalnie przekonany, że spalali tam nie będzie, a jeśli chodzi o energię, część będzie generowana przez chociażby gazowe turbiny tak zwane. Są technologie na rynku obecne, gdzie jest możliwość nawet dostarczenia, może właściwy sposób. Natomiast nie chciałbym się upowiadać zamiast specjalistów. To jest oznaczony symbolem N. Mógłby pan wskazać? N, dokładnie N. Jak na radę. N jak na radę, tak? A niestety na tym rysunku na chwilę obecną panu nie wskazuje. Ja panu zawsze, tam jest też w waszym dokumencie oznaczona zabudowa, ale dość pochnie oznaczona na planie zagospodarowania z symbolem N. Tak. Dziękuję. Tylko to jest kwestia tego, gdzie ona jest, tak? Elektrociepłownia. Pytanie, co się kryje pod elektrociepłownią? To trzeba jeszcze ustawić, prawda? To są trzy warianty. Opalanie paletami, gazowa. Pan po prostu kłamie. Nie, proszę pana, proszę mi nie zarzucać takich informacji. Kłamie. Na wszystkie pytania udzielimy oczywiście odpowiedzi. A jeszcze, panie burmistrzu, czy ja mogę uzyskać odpowiedź na pytanie a propos nadzoru budowlanego, bo niestety nie uzyskałem. To jest maksimum, natomiast oczywiście tutaj pan Kostas jest odpowiednią osobą, żeby powiedział, ile osób jest teraz etatowo na zarządzie budowlanym. Nie są służby podległe w jakikolwiek sposób burmistrzowi czy gminie. Czy już mogę zadać pytanie? To witam jeszcze raz. Moje imię jest Tadeusz Krzykowski, mieszkam w Opolsie, na ulicy Gdańskiego. Widzę, że mam dla państwa inwestycje. Chciałem zadać kilka pytań. Najważniejsze wybrałem sobie pierwsze. To jest dotyczące firmy Las Palmas. Chciałbym zadać pytanie. Las Palmas. Tak. Palmas. Las Palmas. Las Palmas. Okej, przepraszam. Las Palmas spółka z o kapitale zakładowym 755 tysięcy. Tak? Dobrze pamiętam? Z czterema udziałowcami. Najważniejszy firma z Luksemburga, nie pamiętam nazwy, na chy. A, firmy, okej. Okay. Okej, okay, nieważne. Pierwsze pytanie dotyczące kapitału. Czy kapitał został wniesiony? Tak jak najbardziej. To... W jakiej formie? Jeśli chodzi o kwestie dotyczące wniesienia kapitału, to oczywiście ta forma została wniesiona w formie gotówkowej, więc tutaj nie ma żadnych zastanawiania się nad tym, czy i jak i tak dalej. Wracając do lokalizacji, kiedy inwestycja poprosi, pozwoli pan, że wrócę do tematu.
faktycznie będziecie Państwo zainteresowani inwestycją w tym miejscu, to my wtedy oczywiście jesteśmy zainteresowani również przenieść Ciebie na rejon Piaseczny, żeby w tym miejscu płacić te podatki. Przepraszam bardzo, ja nie o to pytam. Ja pytam o Państwa zdrowie, wiarygodność. Państwa kapitał zawodowy 1 755 000 został umieszczony w gotówce. Pan to przed chwilą powiedział. Czyli rozumiem, że znajduje się w sejfie, w siedzibie Państwa firmy, w tym domu, pięknym, pięknego lasu. Okej, okay. Teraz drugie pytanie dotyczące Państwa udziałowców. Nie ma, rozumiem, prezesa firmy, pana Petera Jana Burdera, dobrze pamiętam, tak? Szkoda, chcielibyśmy mu zadać kilka pytań. Dlaczego to będzie szansa, jeśli będzie pan zainteresowany, to bardzo proszę. Chcielibyśmy zadać pytanie dotyczące inwestycji pana Burdera w Radomiu, hali chłodniczej. Dobrze pamiętam. Oraz jak to współpracowało się panu Mulderowi z tamtejszym miastem. Chcielibyśmy też zadać pytanie panu Mulderowi dotyczące spółki z Luksemburga, nazwę nie pamiętam, holding, tak? Aczkolwiek to holding już nie jest, bo dotarliśmy do danych rejestrowych spółki w Luksemburgu, która, my niestety nie wiemy, kto jest udziałowcem tej spółki. Wiemy, że to jest przedsiębiorstwo rodzinne, tak? Zgadza się? Nie wiem, niestety. Zadaje pan pytania, na które, jeśli chodzi o spółkę w Radomiu, przepraszam bardzo, nie ma nic wspólnego z przedmiotem dzisiejszego spotkania. Zastanawiające są czasy. Pan się ma rok starszy. Luksemburgu jestem tajemniczym inwestorem, który wyłoży 500 milionów złotych na inwestycje w Złotokosia. Ja tylko panu mogę odpowiedzieć, że pytania, które pan zadaje, nie do końca uważam, trzeba na pewno dobrze sprawdzić, żeby je zadawać. I to jest przede wszystkim bardzo istotny element. Więc jeśli oczywiście to są pytania, których uważam nie do końca wypadałoby zadawać, nie jest zwrócone do końca. Dlaczego mamy prawo zadać pytanie na temat wiarygodności spółki, która chce zainwestować w te ogromne pieniądze i no jak tutaj pan sam prezentował, chce wspomagać lokalną społeczność. Tak? Chciałbym wiedzieć, czy państwo jako firma Las Palma, tak? Jesteście. O kapitał tutaj bym się na pana miejscu na pewno nie martwił. Martwi się. Pozwoli pan, że się będę martwił. Pozwoli pan, że udział. Ja też dobre mam doświadczenie. Jeżeli chodzi o złote tarasy, uczestniczę w budowie, znam firmę The Body. Bardzo proszę. Mam jeszcze doświadczenie, jeżeli chodzi o duże inwestycje w centrum Warszawy i zresztą tam. Natomiast jeżeli pozwoli pan, zadam pytanie już teraz bardzo konkretne dotyczące tak naprawdę poziomu hałasu generowanego przez park rozrywki, który chcecie państwo wybudować. A więc jaki będzie poziom hałasu przybywany generowany przez ten park rozrywki? Wrócę jeszcze do jednej kwestii. Jak doskonale się państwo orientujecie, współpraca z firmami, które są największymi firmami na rynku, nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym, jednak wymaga również od drugiej strony pewnego stanowiska, jeśli chodzi o poziom firmy. Te firmy nie są tanie. Proszę mi wierzyć. To jest też jeden z przykładów, który powoduje, że inwestor jest wiarygodnym inwestorem. To jest w ramach odpowiedzi, które pan zadał pytanie. Natomiast jeśli chodzi o hałas,
To, co mogę odpowiedzieć na tą chwilę, przeprowadzane były do tej pory badania w zakresie generowania hałasu, jeśli chodzi o park rozrywki. To, co jest istotne, oczywiście dokładnie te kwestie to zostały zbadane, jakie urządzenie, jaki hałas generuje. Przed samym również oddaniem inwestycji zapewne będzie przeprowadzone kolejne badanie, które będzie weryfikowało zgodność. Nie, to tak jak jest chociażby z drogą, każdą inną ekspresową, po co się buduje ekrany? Po to, żeby zaprowadzić hałas, prawda? Dobrze, ja chciałbym zwrócić uwagę na pan, że dopuszczalny poziom hałasu w tej okolicy to jest 50 dB. Tak, czyli tak spotykamy w ciągu dnia na zwykłym osiedlu mieszkalnym. Nie, proszę pana, na zwykłym osiedlu w miastach to jest około 60 dB. Tak jest dopuszczalny. Od 50 do 60. Proszę pana, mówmy o polskiej normie, dobrze? Mówimy o polskiej normie. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że wchodzicie państwo do rejonu, gdzie poziom hałasu na dzień dzisiejszy, należy szacować oczywiście, bo nikt takich badań nie zrobił, zachęcam do zrobienia takich badań, tak? Wynosi w granicach 35, może 40 dB w ciągu dnia. Czyli o ile, proszę państwa, to kolejne pytanie, prawda? Już ostatnie, chciałbym dać głos Musinnego. W takim razie to na pytanie w ten sposób. Jak bardzo wzrośnie poziom hałasu w Złotogłosie i w jakim obszarze? Proszę pana, doskonale się pan orientuje, że wzdłuż granicy będzie przebiegała droga ekspresowa, prawda? Doskonale się pan orientuje, jaki poziom będzie generowała taka droga. Pewnie też pan wie, jaka będzie przepustowość tej drogi, jeśli chodzi o godzinę. Tutaj wspomniała niedawno osoba, która przeprowadzała prezentację, że będzie powodowała hałas w wysokości na odległość nawet 500 metrów od punktu generowania tego hałasu. Więc to również jest kolejny z elementów, który wskazuje na to, że czynnikiem powodującym oczywiście generowanie hałasu nie jest tylko tutaj inwestycja, ale również przede wszystkim o wiele bardziej głośnym emiterem będzie droga przebiegająca. Że monitorujecie to na bieżąco. Tam są opracowania amerykańskiej firmy, która się zajmuje właśnie tego typu działaniem. Tam też zostało udowodnione, że poziom hałasu nie jest tak bardzo ważny. Ważny jest wzrost poziomu hałasu, jaki dana inwestycja wnosi w dane środowisko społeczne. Także proszę przede wszystkim zrobić analizę, jeżeli to jest możliwe oczywiście, a wierzę, że jest. Jak bardzo poziom hałasu w Złotogłosie wzrośnie. Czyli nie proszę tutaj o spełnienie normy, tak? Bo to jest jak gdyby naturalne, tego wymaga prawo. Natomiast dobre sąsiedztwo wymaga, żebyście państwo powiedzieli, jak bardzo będziecie hałasować, jak bardzo wzrośnie, jak będzie uciążliwe nasze życie. Dobrze? Dobrze. Okay, oczywiście, jak najbardziej postaramy się tutaj odpowiedzieć na pana pytanie. Szanowni Państwo, chcielibyśmy udzielić wszystkich odpowiedzi na Państwa pytania i doskonale sobie zdajemy sprawę, że jest ich bardzo wiele. Bardzo wiele pytań otrzymaliśmy tutaj od naszego przedmówcy. Są to również pytania ewidentnie tutaj bardzo profesjonalnie zadane. Chcielibyśmy móc mieć możliwość na udzielenie odpowiedzi na te pytania w terminie do 2 tygodni. Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, które nie są wymienione w tej liście, którą otrzymaliśmy, również proszę o ich dodanie. Postaramy się w ciągu 2 tygodni udzielić odpowiedzi na te wszystkie kwestie dotyczące właśnie problematycznych pytań. Ja też bym chciał, panie Jacku, udzielić też odpowiedzi, natomiast mieliśmy zaplanowane jednak harmonogram, a niestety mam też inne zobowiązania. Proszę pana, sprawa jest dlatego istotna, że żaden harmonogram nie obowiązywać nie powinien, po pierwsze. Proszę pana, pan jest.
Państwo powołujecie się na swoje osiągnięcia, wymieniacie między innymi złote tarasy, akurat znam tą sprawę, i inne inwestycje. Od 2009 roku osiągnęliście bardzo wiele. Dlaczego Państwo